19 marca, już po raz 42 obrońcy życia człowieka zgromadzili się na Jasnej Górze, aby modlić się przed cudownym obrazem i przedyskutować najważniejsze wyzwania, jakie pojawiły się w pierwszym roku obowiązywania zakazu zabijania nienarodzonych dzieci podejrzewanych o niepełnosprawność. Zapraszam na kolejny odcinek projektu LIFE. Pielgrzymka, mająca w tym roku skromny charakter z uwagi na obostrzenia pandemiczne, była szeroko komentowana w mediach, także w mediach nieprzychylnych sprawie obrony życia. Relacje, które pojawiły się po tamtej stronie, to kolejny przykład manipulacji, z jaką musimy się na co dzień mierzyć. Chciałbym w tym miejscu odnieść się do artykułów zamieszczonych w poczytnej w pewnych środowiskach gazecie jako do przykładu tego typu działań. Na początku roku Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich wystosował apel do lekarzy psychiatrów, aby odpowiedzialnie podchodzili do wydawania zaświadczeń o istnieniu zagrożenia dla zdrowia psychicznego matek w związku z wykryciem choroby dziecka lub jej podejrzenia. Takie zaświadczenia mogą być wykorzystywane jako uzasadnienie do przeprowadzenia aborcji. Polscy lekarze, praktycy podkreślili, że szczególna odpowiedzialność za życie dzieci spoczywa właśnie na psychiatrach, poddawanych naciskom ze strony organizacji feministycznych czy liberalnych mediów. Ten dobry apel w swojej homilii przypomniał ksiądz arcybiskup Wacław Depo w czasie pielgrzymki. Natomiast gazeta, o której mówię, w artykule o pielgrzymce przypisała apel metropolicie częstochowskiemu jako jego słowa własne. Efekt tej manipulacji był taki, że pojawiły się setki komentarzy w stylu: co księża wiedzą o medycynie, znowu ten ciemnogród ciemięży kobiety. Oczywiście spora część tych komentarzy była wulgarna i bardzo agresywna. Autorzy tekstów, nie pisząc, że to apel lekarzy praktyków, kłamliwie zasugerowali, że obrona życia to tylko głos kościoła, księży i mężczyzn. Musimy bardzo ostrożnie podchodzić do mediów, aby nie ulegać przekłamanym przekazom i ich nie powielać. Dlatego, by mądrze bronić życia każdego poczętego dziecka, potrzebna jest rzetelna, usystematyzowana wiedza. Nie tylko wiedza religijna czy filozoficzna, ale wiedza dotycząca podstawowych zagadnień przyrodniczych, biologicznych i medycznych. Idąc naprzeciw temu wyzwaniu, nasze stowarzyszenie powołuje sieć klubów pro-life, które staną się ośrodkami kształcenia osób chętnych, aby nauczyć się, jak roztropnie i skutecznie działać w obronie życia. Kluby rozpoczynają działalność jako wspólnota internetowa. Spotkania odbywają się co tydzień i dołączyć do nich może każdy. Zapraszam do grupy osób, dla których ważne są ideały pro-life. Członkowie klubu Pro-Life czytają na swoich spotkaniach Evangelium Vitae i dyskutują o bieżących wydarzeniach. Pracują w oparciu o materiały wydane przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. W klubach Pro-Life będziemy dyskutować o prawie do życia dla nienarodzonych, opiece i stosunku naszym do niepełnosprawnych, eutanazji, handlu ludźmi, antykoncepcji, procedurze in vitro. Będziemy też przygotowywać się do działalności pro-life na płaszczyźnie duchowej, emocjonalnej, intelektualnej i społecznej. Na spotkania zapraszamy zarówno osoby indywidualne, jak i istniejące już grupy czy wspólnoty, które chciałyby wzbogacić swoją formację o elementy pro-life. Członkowie klubu pro-life będą mieli okazję, by spokojnie i rzeczowo rozmawiać na tematy związane z obroną życia w oparciu o argumenty naukowe. Jestem przekonany, że dzięki Państwu już wkrótce w całej Polsce rozwinie się sieć klubów pro-life. Gorąco zachęcam na spotkania klubów i wspólnego, mądrego bronienia życia dzieci nienarodzonych. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 27 kwietnia o godzinie 19. Zapraszam do zaglądania na naszą stronę internetową, śledzenia nas w mediach społecznościowych oraz subskrypcji kanału na YouTube.